Chodźcie, zapraszam Was na spacer. Miał być kajak z ekipą, okazało się, że jest samotny spacer nad Bugiem i to do tego w najgorszą możliwą godzinę do fotografowania krajobrazów, czyli w samo południe. Mogłem olać, ale potrzeba dziczy, lasu, przyrody i fotografowania była silniejsza. Pokażę Wam, jak wybrnąłem z tej pozornie patowej sytuacji. Okazuje się, że ciągle opowiadam o tym, że warunki są złe do fotografowania, no bo nie zawsze da się zaplanować i nie zawsze prognozy się sprawdzają, dlatego uważam, że trzeba potrafić odnaleźć się w każdych warunkach i każde warunki oświetleniowe potrafić wykorzystać. Taki test kreatywności. No i ja właśnie gorąco zachęcam Was, żebyście oczywiście najlepiej jest wstawać wcześniej, albo fotografować późno, jak to słońce jest nisko i są długie cienie, fajne kolorki. No ale właśnie, nie zawsze się tak trafia i trzeba nauczyć się z tym radzić. No i pierwsza rzecz, którą wymyśliłem, to jest to, że słońce w ciągu dnia pada z góry. Pada z góry i często jak świeci przez drzewa, przez chmury, to nie oświetla wszystkiego równo, tylko takimi plamami. To oświetla, a tego nie. No i fajnie, bo to jest jeszcze do tego wszystkiego jasne, trawa jest ciemniejsza, ta woda też. I fajnie jest złapać. Tak to sobie wymyśliłem i tak zrobiłem, że to, ten cały czubek jest oświetlony i tak fajnie świeci, a reszta jest ciemniejsza. Zobaczcie, jak wyszło. Sadzony las. Nic wielkiego, mnóstwo takich lasów, jakieś wybitnie piękne to one nie są, więc wydaje się, że nie są fotogeniczne. Ale to, że jest dużo drzew takich samych, niedużo roślinności po środku, daje możliwość, żeby złapać to, że słońce wpada pomiędzy drzewami, oświetla kontury i można pobawić się światłem kontrowym, które podkreśla fakturę kory. Innym sposobem jest złapanie światła, które oświetla krzewy pomiędzy drzewami. Nie doświetlić drzewa i skupić się na świetle na tych krzakach, żeby zrobić, że te krzaki są tak trochę jakby w więzieniu, za kratami. Ciągle oświetlę, że światło coś oświetla, ale to jest nasza materia. Tak naprawdę bez światła nie zrobimy zdjęcia, więc to jest to, co musimy poznać. Musimy się zaprzyjaźnić ze światłem i nauczyć się korzystać z niego. Kurde, jakiś patyk wchodzi w nogę. No i zobaczcie, na przykład tutaj na takie białe, jasne rośliny, jak pada z góry światło, no też oczywiście z boku może padać, ale w tej sytuacji pada nam z góry i też tak punktowo oświetla te końcówki, tak to nazwijmy. No i zobaczcie, jakie tutaj mikroświaty się pojawiają. Dla rozwoju fotografa, ale i każdej innej osoby tworzącej, ważne jest to, żeby się inspirować. Jedni inspirują się zdjęciami innych fotografów, inni malarstwem, filmem, podróżami, muzyką.
inspiracje można czerpać absolutnie ze wszystkiego. Ja ostatnio bardzo lubię oglądać zdjęcia człowieka, który nazywa się Petros Koblis. Pewnie wymawiam to źle, ale tutaj napisałem, jak to się pisze i weźcie go, sprawdźcie, bo to jest naprawdę coś. No i tak sobie myślę, że on znalazł sposób na to, jak fotografować Grecję. Trochę łapię się na tym, że też chciałbym fotografować tak Polskę, ale Polska wygląda inaczej, więc trzeba ją fotografować taką, jaką jest, a nie taką, jaką chciałbym, żeby była, albo jak Grecję. I to fotografuje ktoś inny. Dlatego trzeba się inspirować, a nie kopiować. Łatwo wpaść w tą pułapkę. Myślę, że momentami każdy z nas może wpaść w taką pułapkę, ale trzeba po prostu zorientować się i z niej wyskoczyć. To już jest koniec tego krótkiego, spontanicznego odcinka. Dzięki, że dotrwałeś do końca. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam i jeżeli ci się podobało, to poproszę kciuk do góry. Jak nie, to może nic nie zostawiaj. I jeżeli macie uwagi, chcielibyście, żeby czegoś było więcej, mniej, to dajcie znać w komentarzach. Na razie!